Nie przedłużę. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na 18. sesji Rady Miejskiej w Głownie, pana burmistrza wraz z pracownikami. Bardzo serdecznie witam kierowników jednostek, serdecznie witam biuro rady, witam prasę i wszystkich obecnych, no i oczywiście nas, państwa radnych, bardzo serdecznie witam. Znaleźliśmy się w tym momencie w gronie 9 radnych, ale kworum jest. Wiem, że niektórzy radni będą się spóźniali, bo już mam takie sygnały, niektórych nie będzie w ogóle, ale kworum mamy, więc najważniejsze. Więc otwieram 18. sesję Rady Miejskiej w Głownie, stwierdzam prawomocność obrad. Punkt drugi, wnioski do porządku obrad. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, bardzo proszę. Panie przewodniczący, proszę o wprowadzenie do porządku obrad jednego z projektów. Jest to uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, jaka wpłynęła do Rady Miejskiej w Głownie. W tej uchwale jest zawarta prośba o przedłużenie, znaczy przedłużamy termin rozpatrzenia skargi do 31 stycznia 2019 roku, 2020 roku, przepraszam, w związku z tym, że w chwili obecnej jesteśmy w stanie, w czasie ustalania stanu faktycznego w sprawie, no żeby po prostu, nie mam jeszcze wszystkich wiadomości, żeby przygotować projekt uchwały. Rozumiem, czyli trzeba było troszeczkę przedłużyć, żeby zebrać tak, wszystkie wiadomości, które są potrzebne do przeprowadzenia tej komisji. Dobrze. Proponuję, żeby już porządku nie psuć bardzo, to na końcu za podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Głowna. Zapytam się teraz radnych przed głosowaniem. Państwo wyrażycie swoją opinię, czy wprowadzamy tą uchwałę do porządku obrad w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Kto z państwa radnych jest za podjęciem za wprowadzeniem tego do porządku obrad tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zamykam głosowanie. 9 radnych jest za. W tej chwili przybył następny radny i będzie nas 10 uczestniczyć w sesji. Uchwała została wprowadzona. Będzie to punkt 16 porządku obrad. Następne punkty będą 16, 17, 17, 18 i 19. Czy jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Nie ma. Wobec tego przechodzimy do punktu trzeciego. Zgłaszanie uwag do treści protokołu numer 17/19 z 17 sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 października 2019 roku. Czy ktoś zgłasza jakieś uwagi z państwa? Nie zgłasza. Wobec tego uznamy, że protokół został i przyjęty. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dzień dobry. Szanowni Państwo, najpierw przypomnę, na sesji 30 października podejmowaliśmy następujące uchwały. Uchwała numer 17/151/19 w sprawie zmiany uchwały 13/125/19 17 lipca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego, o którym mowa w artykule 72 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w postaci leasingu. Kolejna uchwała to uchwała numer 17/152/19 w sprawie zmiany uchwały numer 4/44/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia budżetu miasta Głowna na 2019 rok, zmienionej uchwałą numer 13/125/19 Rady Miejskiej w Głownie. Uchwała
To dotyczyło tego, że w celu rozstrzygnięcia przetargu na zakup autobusów należało zwiększyć limit zobowiązań w uchwale budżetowej do kwoty 1 658 209 zł 55 groszy. Kolejna uchwała to numer 17 153 na 19 w sprawie zmian w budżecie miasta Głodna na 19 rok. I tu dotyczyło, kwestia dotyczyła tego, iż w związku z wpłatą kwoty 1138,97 zł za zniszczone podręczniki zwiększono dochody oraz wydatki na zakup podręczników w planie finansowym SP1. Dokonano przesunięcia kwoty 30 tysięcy zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 903 oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 616 drogi publiczne gminne z uwagi na raport kontroli rocznej przegląd podstawowego obiektu mostowego na rzece Mrożyca przy firmie Solan. I to było związane z koniecznością wymiany pomostu drewnianego, który był dziurawy. Mówię był, bo już to zostało wykonane i jak ktoś tam był bądź widział zdjęcia, no to może się naocznie przekonać, że już teraz dziur nie ma. Oraz w celu rozstrzygnięcia przetargu dokonaliśmy zmian w harmonogramie spłat leasingu na zakup autobusów i zwiększyliśmy kwotę zobowiązania, o której wcześniej mówiłem, o 112 298,55 zł. Kolejna uchwała to uchwała numer 17 145 na 19 w sprawie zmiany uchwały numer 4 na 43 na 18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Głowno na lata 19-29. Kolejna uchwała dotyczyła zmian, to jest uchwała nr 17 155 na 19, w sprawie zmiany w planie wydatków wydzielonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok. I tutaj na wniosek dyrektorów miejskich przedszkoli dokonaliśmy zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63 tysiące. Kolejna uchwała nr 17 158 na 19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy i tutaj chodziło o lokal na ulicy Norblina 1, czyli bankomat, a bankomatu ten lokal. Kolejna uchwała nr 17 na 157 na 19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i chodziło tu o działki przy ulicy Kruczej Zabrzeźniańskiej na cele upraw gruntowych i na cele garażowe. Kolejna uchwała to 17 158 na 19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu i zapewnienia środków finansowych na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku. Taka jakby formalna konieczność była, ale do tej sprawy jeszcze wrócę tutaj za chwilę. Kolejna uchwała nr 17 159 na 19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. No i wobec faktu zmiany zapisów ustawowych należało taką deklarację nową opracować, no i wprowadzić. O to, żeby mogły od 1 stycznia obowiązywać. Kolejna uchwała to uchwała nr 17 160 na 19 w sprawie uchylenia uchwały nr 13 na 100 na 15 Rady Miejskiej z 8 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. No i ta uchwała wyjdzie również 1 stycznia 2020 roku. Kolejna uchwała to nr 17 161 na 19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków zasad korzystania oraz stawki od korzystania przez operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Głowno. Na koniec uchwała nr 17 162 19 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
i ona jest tutaj w tej chwili realizowana. Są rzeczy proceduralne, podejmowane działania po to, by można było takie, takie konkursy ogłaszać, jak i ewentualnie przeznaczyć środki dla tej organizacji w przyszłym roku. Uchwała nr 1766/19 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy miasta Głowno. To już było w kompetencjach samej Rady Miejskiej oraz kolejna uchwała dotyczyła no to nr 1766/19 w sprawie statutu Młodzieżowej Rady. Rady Miejskiej w Głownie. Również pozostawała w kompetencjach Rady Miejskiej. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej. Szanowni Państwo, no, będę się starał jak najkrócej, ale różnie bywa. 31 października dokonaliśmy protokolarnego odbioru kompletnych dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego Głownie przy ulicy Norbina 1 oraz budynków przedszkola nr 1, 2, 3 i było to konieczne z tym, że przygotowujemy się do złożenia wniosków na termomodernizacyjnych w ramach środków unijnych z łódzkiego obszaru metropolitalnego. Tego dnia również powierzyłem Spółdzielni Mieszkaniowej Głowni administrowanie placem zabaw zrealizowanym w ramach budżetu obywatelskiego oraz protokolarnie przekazaliśmy dokumentację powykonawczą inwestycji. Tego dnia również otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu w formie dotacji na środków na realizację zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Głowno w 2019 roku i tu chodzi o 17 263 zł. 4 listopada miałem w Sochaczewie w siedzibie firmy SIME wraz z kierownikiem Arkadiuszem Jeniakiem mieliśmy spotkanie dotyczące planów spółki, planów inwestycyjnych spółki na terenie Głowna, tego co zamierzają robić, ale tak naprawdę interesowała nas kwestia taka, że chcieliśmy mieć pewność i jasne stanowisko w zakresie tego, aby składając wnioski termomodernizacyjne móc wykazać się, że zasilanie w ulicy jest. Wobec powyższego chodziło nam tutaj o ulicę Norblina, jak i o ulicę Skokowskiego, gdyż w przypadku przedszkola numer 3 gaz znajduje się w ulicy Karasickiej, no i tam jest, nie wiem, 200-250 metrów do przedszkola, więc spółka stwierdziła, że takie nitkę poprowadzi, tak jak również doprowadzi nitkę na ulicę Norblina, tak byśmy jako urząd mogli wskazać w wniosku termomodernizacyjnym, że to będzie zasilanie gazowe. A to przy okazji jednocześnie powiem, że otrzymaliśmy, znaczy na naszą prośbę, odpowiedź z Komendy Wojewódzkiej Policji dotyczącej tego, że no, informując ich o tych naszych zamiarach oraz tym, że no, byłoby to znaczące zmniejszenie dotacji w przypadku wykazania jeszcze ogrzewania komisariatu, no to Komendant Wojewódzki zapewnił, że w przyszłym roku komendy odpoczynie starania po to, żeby się jakby zamontować piec u siebie, czyli wtedy już nie będziemy ogrzewać komisariatu na Norblina z naszej kotłowni. 5 listopada odstąpiłem od wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Głownie na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego spółki Solan Investment z
spółka z o.o. Tego dnia również miało miejsce spotkanie z mieszkańcami. Część z Państwa była na tym spotkaniu. Ja zaprosiłem mieszkańców zaraz po tej sesji, na której były podjęte uchwały dotyczące stawek. No jak wiadomo, w takich sytuacjach szczególnie zapytywano, dlaczego tak drogo i dlaczego tylko u nas. Wszyscy sobie dali radę, tylko myśmy sobie nie dali rady. Oczywiście były głosy różne, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa i nie ma co tu się tam tym przejmować. Od takich po prostu rzeczowych pytań po różne takie mało rzeczowe. Ale chciałbym Państwa poinformować, że uzyskałem informację, że w poniedziałek, że w Łażęczewie stawka będzie wynosić 33,86, w Aleksandrowie 32 zł, dzisiaj chyba w Dmosinie 28, więc po prostu byliśmy tą pierwszą gminą i przez to być może wiele osób to tak potraktowało, jakoby było to sytuacja nadzwyczajna. Ona jest rzeczywiście niedobra i zła, bo to nie ma co dyskutować. A oferty są, bym ja to nazwał nie tylko z Księżyca, ale z dalszego kosmosu. W każdym razie też warto wskazać, zresztą przecież jesteśmy cały czas i na bieżąco w kontaktach z gminami tutaj, naszego powiatu, sąsiedniego powiatu, gminami w innych częściach województwa i również Polski ze względu chociażby na fakt uczestniczenia miasta nawet w Komisji Związku Miast Polskich, na przykład w Komisji Małych Miast. Wszędzie problemy śmieciowe są takie same. Kwestia pożyczek, podwyżek jest wszędzie wskazywana. Ich skala jest znacząca, choć są takie, gdzie trochę mają niżej niż my, a jednocześnie wszędzie się podkreśla. I to nie jest tak, że u nas my sobie jako jedyni, tak powiem, jesteśmy jakąś czarną wyspą, że mamy problemy z oszacowaniem tych mieszkańców, którzy powinni być wykazani w deklaracjach. To jest zjawisko ogólnopolskie i bardzo trudne do wyegzekwowania. To wszyscy na to zwracają uwagę. Wszędzie są z tym problemy i wszędzie się mówi o tym, że mieszkańcy, nieładnie mówiąc, wyparowywują. No i wobec powyższego takie dobre rady, bądź też łatwe oceny, które są czasami formułowane, no, nie przystają do rzeczywistości ani do praktyki, jaka jest, a łatwo mówić, że co się powinno zrobić, tylko jeszcze jest problem tego, żeby to oprócz mówienia móc to na podstawie obecnie obowiązujących przepisów wyłapać. W każdym razie takie spotkanie miało miejsce. No, a w związku z tym, że my byliśmy też tutaj jakimś takim taką gminą króliczkiem doświadczalnym, no to i 6 listopada w Radiu Łódź brałem udział w dyskusji dotyczącej odpadów komunalnych wraz z obecnią wiceprezydent miasta Łodzi oraz z radnym miasta Łodzi i z panem wiceprezydentem z Zgierza. Wszędzie to samo. Wszędzie to samo, skala jest inna. W Łodzi nie mieli przetargu, na tą chwilę mają zwiększone środki, a zwiększone opłaty, ale przecież też nikt nie wie, co będzie w roku 2020. W 7 listopada z kolei wypowiadałem się w takim programie w Telewizji Polskiej Łódź w tym zakresie. No i można było powiedzieć, skąd podwyżki. No, bym powiedział, kosmosu. No, tak to wygląda na tą chwilę. Ale do tego to jeszcze w swoim czasie wrócimy. 6 listopada została otwarta oferta w postępowaniu na budowę ulicy Południowej w Głownie, znaczy oferty na odcinku od Zabrzeźniańskiej do ulicy Moczydła i w wyznaczonym terminie złożono 5 ofert i najkorzystniejszą złożyła firma Budmax z Bolimowa. Cena oferty to 516 827 zł 80 groszy i wszystko wskazuje na to, tak to jest zresztą przy opracowywaniu projektu budżetu,
Zakładaliśmy, że i tak będzie to wykonywane do końca maja przyszłego roku, więc tutaj istnieje prawdopodobieństwo stuprocentowe, że będziemy mogli to wykonać. 2 listopada, proszę Państwa, dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z ich selektywną zbiórką z terenu gminy miasta Głowno 2020-2021, a więc po tej naszej sesji. No i ta najkorzystniejsza niestety oferta to jest 9 849 600 zł. Pewnie tutaj pan radny Przemek Miczarek może o tym wspomni, ale tak jeszcze jedna rzecz, proszę państwa. Pan wójt Parzęczewa, który dokonał kilku przetargów, i sytuacja u niego była mniej więcej taka. Za pierwszym przetargiem 1 500 000, za drugim 1 600 000, za trzecim 1 700 000, więc robi czwarty, a stawkę już ustalają tam, jak powiedziałem, na maksymalną możliwą 33,86. Wobec powyższego żadnej tu logiki w tym systemie, ile byś się, nie wiem, narobił, napracował, to i tak z tego nic się nie osiągnie, bo po prostu taka jest sytuacja. 11 listopada obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości, miały miejsce uroczystości na terenie naszego miasta i chciałbym serdecznie podziękować, bym powiedział, dzieciom, ale też myślę, że to już tutaj młodzieży, to Natalii, która tak pięknie zaśpiewała na Placu Wolności, bo to taka trochę inna sytuacja niż zazwyczaj. A więc rocznica 101. 12 listopada złożyliśmy wniosek na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Maluch Plus, w ramach ogłoszonych konkursów na rok 2020 i nazwa zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku miejsc opieki dla 32 dzieci w miejskim żłobku w Głownie. I tutaj odkryliśmy wartość zadania na 818 026 zł. Z kolei tego dnia otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Edukacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy roku 2019 z tytułu dofinansowania innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej na rok 2019, to jest dodatku do nauczyciela stażysty. Tego dnia również wyłoniłem wykonawcę, firmę Renovo Spółka Cywilna z Łodzi, na realizację zadania pod nazwą usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Głowno w 2019 roku za kwotę 20 586 zł 46 groszy. I tego dnia również w budynku byłego gimnazjum, czyli w obecnym żłobku, odbyło się spotkanie zespołu do spraw budżetu obywatelskiego miasta Głowna, na którym przedstawiono nowy regulamin oraz udzielono odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. No, były osoby zainteresowane, choć wydawało się, że powinno być ich zdecydowanie jakoś więcej, ale to nie przesądzamy o niczym. No, w każdym razie tak to jest. Dokonaliśmy protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego, w tym roku realizowanego wykonanie projektu budowy ulicy Wyszyńskiego na odcinku od Popiełuszki Skokowskiego, przebudowy ulicy Skokowskiego na odcinku od ulicy Zabrzeźniańskiej do Karasickiej, budowy ulicy Olszowej, Ptasiej i Woskowej wraz z utwardzeniem działki nr 30 przy ulicy Topolowej. Co jakiś czas, proszę Państwa, też występujemy pisemnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, na skrzyżowania krajówki z ulicami bądź to Sikorskiego i Swobodą, czy Kopernika i
Rynkowskiego, tak. I tym razem tutaj była też prośba ze strony państwa na temat tej zmiany dodatkowego światła, które umożliwiałoby łatwiejszy przepustowość samochodów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak wracając do tej pierwszej sprawy, no to często jest tak, że te awarie następują i czasami to krócej trwa, czasami dłużej. No, chociażby kwestia też i oświetlenia na tej trasie, więc tutaj no, Generalna Dyrekcja jest instytucją dużą, zewnętrzną i no, widocznie przyjmijmy, że próbują jak mogą robić. W tego dnia również podpisałem umowę z wojewodą łódzkim, reprezentowanym przez kuratora w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz wydatków związanych z obniżeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku i kwota ta, którą otrzymaliśmy, to 33 tysiące złotych. 14 listopada dokonaliśmy protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą oświetlenie dróg osiedlowych na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego 51 na 57 realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. I tutaj firma usługi energetyczne Elpro Jack, Jacek Szymański ze Zgierza, tą dokumentację nam przekazała. Przypomnę tylko, że w ramach zadań budżetu obywatelskiego wspólnota zwróciła się o możliwość dokonania tam oświetlenia poprzez ustawienie lamp solarnych, ale w wyniku jakby w czasie realizacji tego zadania okazało się, że to jest no, takie niecelowe, bo naświetlenia na słonecznie będzie na tyle małe, że to nie da żadnego efektu i lampy po prostu się nie na baterie nie na, ładują na tyle, żeby świecić. Z pierwszego celu jednak takiej wsparcia i pomocy dla tejże wspólnoty. Tutaj dogadaliśmy się, że w sumie tam będą ustawione kilka lamp i wobec powyższego trzeba to będzie podłączyć. Wspólnota będzie za to płacić, więc takim trochę odmiennym sposobem, ale no, chcemy realizować to, co jest istotą z rzeczy. Tego dnia również złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi na realizację w 2020 roku programu Umiem Pływać i łączny koszt projektu to 68 100 i planowany wkład własny 14 100. Zobaczymy, co się uda. 15 listopada miało miejsce spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki z właścicielami nieruchomości położonych głównie przy ulicach Konstytucji 3 Maja i zwycięzców spod Monte Cassino w sprawie zajęcia przez nich części przyległych gruntów Lasów Państwowych. W wyniku podjęcia przez Nadleśnictwo czynności zmierzających do usunięcia wyżej wymienionych osób z zajętych przez nich gruntów, no wystąpili oni wcześniej do urzędu z wnioskiem o sprzedanie im przez gminę miasta Głowno gruntów nadających się pod zalesianie, które mogliby zaoferować Nadleśnictwu na zamianę za grunty przez nich zajęte. Chodzi o to, że część mieszkańców w ciągu tych kilkudziesięciu lat, tam jeszcze z lat 70. czy 80. na końcu swoich działek tam postawi jakiś, na przykład metr wystaje, czy tam trochę więcej, jakiegoś garażu, komórki, no a teraz Lasy Państwowe postanowiły dokonać inwentaryzacji, no i wyszło, że to jest na ich terenie i tutaj to już ta sprawa się dużo długo. Ciągle wiem, że tutaj bardzo dziękuję za zamierzenie danego Polesia w sprawę. Pan kierownik komunicza był uczestniczył w spotkaniu przez taką pozycję, którą z naszej strony mieliśmy spróbować realizować, że gmina może zaoferować na zamianę grunty stanowiące własność położone w Lesie Siewenice, to tam przez zrekultowanym składowisku padów i dwie działki gruntów leśnych, tam to jest powierzchnia około 800 m2, takie enklawy w komplecie leśnym Huta Józefów. Ale także pod warunkiem, że państwo jako miejska taką zgodę wydacie. I jak działań byłby taki, że należy się na koszt czynników wyzwolonych, wykonanie podziału bez innego na cel udzielenia zajętych przez działek, potem dokonana zostanie zamiana zajętych gruntów z gruntów na miasta Guno, bo nadleśnictwo nie może sprzedawać własnych gruntów, a następnie gmina miasta Guno dokona sprzedaży mieszkańcom wymienionych zajętych przez nich działek gruntów, które w wyniku uczynnych jest zamiana własnością miasta Guno. No i to należy zamiar zmiany gruntów, się jednak odbywać na zasadzie ekwiwalentności wartościowej. Co innego jest gdzieś tam jakiś fragment bagna w tarach, a co innego kawałek pewnego lasu, nazwijmy to. No i w każdym razie chcieliśmy tutaj tych mieszkańców bezpieczeństwa, tym bardziej, że no, Lasy Państwowe też przez 20 lat wykazywali się, ci zainteresowanie na razie, jak się ktoś obudzi, no to jest zbudzony i zły, to tym bardziej może być nieprzejednany. 16 listopada miało miejsce 10. edycja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej przeciwników światy. To jest patronatem urzędu mistrza Głowna i starosty Zgierskiego. Bardzo fajna impreza, który też wraz z panem przewodniczącym, tylko pan przewodniczący kierujący, ja
a ja tylko jako taki oficjant, nazwijmy to. 18 listopada rozpoczęło się składanie propozycji zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głodna i projekty można składać do 1 grudnia, zarówno tradycyjnie wypełniając pola zadań w trzech lokalizacjach urzędu, jak również elektronicznie za pośrednictwem portalu budżet.głowno.pl. 19 listopada wybraliśmy wykonawcę robót budowlanych, tego zadania oświetlenie dróg osiedlowych na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego 51-57 i tutaj firma Elektro Jurwi Mariusz Zdrzeński z Rokowa za kwotę 39 901 zł, 20 groszy brutto i planowany termin wykonania robót to 31 20 roku. 20 listopada miał miejsce kontrola aktualnej hali sportowej, poznana przez Działu Dozoru Technicznego Łodzi i kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. 1 listopada w dniu zmienienia wstępowania poniżej 30 000 euro zarad została mowa z firmą Elroy Jack Jacek Szański z Biela, tutaj przyjmujemy stosowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego dla miasta Główno w ulicach Góry Czerwonej Kamińskiego oraz oświetlenia Zuchu Józefa, do którego przejście na to jest 3. Termin wykonania to 1 czerwca 2020 roku. Tego dnia również było posiedzenie komisji stypendialnej dla rozpatrywania i opiniowania wniosków o udzielenie. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Głowno. Komisja na posiedzeniu podzieliła kwotę 82 tysiące i w związku z tym, że wpłynęło 60 wniosków na 116 uczniów, w tym 6 wniosków na 9 nie spełniło wymogów formalnych, to znaczy przekroczono ustawowe kryterium dochodowego 760 zł, czyli na jedno dziecko na okres 4 miesiące jest 190 zł. Czyli tak to wygląda i jeden wniosek na zasiłek szkolny dla jednego ucznia 600 zł. No, 22 listopada wykonując uchwałę Rady Miejskiej dokonałem Norbina, czyli bankomat i wobec powyższego po okresie publikacji zostanie podpisana umowa najmu.
Tego dnia również wykonując uchwałę z 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy przeznaczyłem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przez 3 lat działkę na ulicy. Kruczej cele upraw gruntowych i Zabrzeźniańskiej 35 na cele garażowe. Tego dnia również brałem udział w podsumowaniu konkursu organizowanego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Zgierzu. Ja dotyczył to dzieł, powiedział sztuki uczniów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu i tutaj bardzo mi miło było też być świadkiem tego, że uczeń szkoły podstawowej numer 1 Filip uzyskał 3. miejsce w tym konkursie. Myślę, że takich chwil na zastanowienie co do tychże kwestii związanych z uzależnieniami nigdy nie za dużo i wobec powyższego również dobrze, że również fajnie, że i tam mogliśmy jako głównianin, nasz uczeń z jedynki się pokazać. 23 października, listopada, przepraszam, po raz 18 odbyły się na terenie naszego miasta Taneczne Wiktorie, to znacząca impreza taneczna. Więc już jest pełnoletnia. 25, czyli w poniedziałek, wraz z przedstawicielami innych gmin terenu z powiatu zgierskiego braliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielami zarządu województwa łódzkiego dotyczącym tego, że chcieliśmy poinformować oraz prosić o wsparcie w zakresie zwiększenia limitów na odbiór śmieci przez instalację tripoki, czyli jest kwestia tego rodzaju, że może zaistnieć sytuacja, że w miesiącu grudniu firmy wywożące śmieci nie będą mogły nigdzie dostarczyć tych śmieci. Nadzieja w mrozie, ale to jest tak się fajnie mówi, ale to jest rzeczywiście duże zagrożenie. Zostaliśmy poinformowani, było to tak na początku trochę optymistyczne, że zostały zwiększone te limity, ale jak się dopytałem kiedy, to w ciągu roku, no, ale pismo mamy sprzed tam kilku dni. Wobec powyższego tutaj no, sytuacja jest nieco taka, że przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego mają się w sprawie przyjrzeć, skontaktować i zarówno z tymi miejscami, gdzie śmieci można wozić, czyli firmami, które tam prowadzą taką działalność, jak i z nami. No i oczywiście jesteśmy tutaj w każdej chwili gotowi się tam spotykać i tak dalej. W każdym razie również poinformowaliśmy o sytuacji związanej w ogóle z kształtowaniem się spraw na rynku śmieciowym na terenie naszego powiatu oraz także prosimy o wsparcie w zakresie tego, byśmy mogli ostatecznie w Piaskach Bankowych zakończyć inwestycję, która by pozwalała wszystkim samorządom, pewnie również i tym, które nie są w Związku Bzura, tam te śmieci wozić, co znacząco obniżyłoby koszty. Wczoraj zaś wraz z panem przewodniczącym byliśmy w miejscowości Nowe nad Wisłą na Pomorzu. Tam miało miejsce, tam odbyła się komisja małych miast Związku Miast Polskich. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że no, po raz kolejny, właściwie po każdej takiej komisji, to człowiek wraca, powinien kupować okulary coraz bardziej różowe, bo ten róż, który się jeszcze nosi, to jest coraz bardziej czarny się dzieje w związku z sytuacją finansową i możliwościami samorządu w tym zakresie, jak i planami, które mogą się nastąpić, ale to pewnie tam będzie też czas, ja to o tym powiem. No i Państwo, chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że pan
Pamiętacie Państwo naszą uchwałę dotyczącą skweru Niepodległości. No i tutaj pan mecenas informował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam rację w tym wniosku, który żeśmy wysłali, by Urząd Wojewódzki nam to zrzucił, no, niezastosowanie się do przepisów. No więc taki mały sukces z Niepodległości, ale czym więcej o Niepodległości, to może lepiej. Także. To na tą chwilę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej o wykonania uchwał. Również się przyłączę do gratulacji, że udało się wreszcie osiągnąć jakiś sukces na polu samorząd, województwo, ponieważ no, za dużo tego tych rzeczy nie było. Bo chciał pan coś zadać, panie mecenasie, w tej temacie? Nie. A no właśnie, jeszcze nie wiadomo do końca, jak to będzie. Dobrze, ale może tak, może się uda. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pod nazwą Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu. Bardzo proszę. Bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, więc Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głownie z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Głownie w dniu 16 i 28 października 2019 roku. I oczywiście, no, może nie będę przytaczał całej tej podstawy prawnej. Pan przewodniczący czytał, więc przejdę dalej. Zespół kontrolny w składzie Krzysztof Zieliński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przemysław Milczarek, członek Komisji Rewizyjnej, Ireneusz Skurzyński, członek Komisji Rewizyjnej. Przewidziany był jeszcze pan Wojciech Baleja, ale z racji kontroli, którym pan Aleja pełnił obowiązki burmistrza Głowna, został jak gdyby no, odsunięty od kontroli. I jak będzie, że sam się wyłączył. I w obecności pana burmistrza Grzegorza Janeczka, pana Arkadiusza Janiaka, kierownika referatu infrastruktury technicznej oraz pana Marcina Niekrasia, inspektora. Przeprowadziliśmy tej kontroli i zakres kontroli to było postępowanie przetargowe w ramach zadania pod nazwą Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej, w zakresie zakupu w wysokości 9,5 tysiąca złotych i to był zakup pilarki spalinowej do stali i betonu oraz zakup skafandra suchego do ratownictwa lodowego. Nie wiem, czy państwo, jak ten pierwszy przedmiot może kojarzycie, to ten drugi, to jest ten skafander suchy. Takie ubranie, które umożliwia wejścia do wody suchym. Nie to, że suchy on jest z natury, tylko że umożliwia. No i przeprowadzono kontrolę tego zakupu, skontrolowano w sumie 13 dokumentów, które państwo, no, nie będę przytaczał, macie tutaj w załączonym protokole. I w wyniku tej kontroli tych dokumentów, jak widzicie we wnioskach, w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, tego tytułu brak wniosku i brak zaleceń pokontrolnych.
na tym praca nasza się zakończyła i jeżeli macie jakieś... Dziękuję bardzo. Jeżeli właśnie ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie przewodniczącemu bądź członkowi komisji, to bardzo proszę. Nie widzę, więc uznaję, że wszyscy są poinformowani. Kontrola przebiegła pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i całej komisji. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6. Informacja Związku Międzygminnego Bzura na temat gospodarki obiektu zamkniętego. Bardzo proszę przewodniczącego komisji AGB oraz członka Związku Międzygminnego Bzura o takie sprawne przeprowadzenie nam, tutaj pokazanie nam tej właśnie tej. Właśnie, proszę usiąść, pani przewodniczący. Teraz słychać? Jak Państwo pamiętacie, idziemy dwoma drogami. Jedna to są środki polskie, drugie jest to bezpośrednie pieniążki z Unii Europejskiej i w związku z tym zobowiązani jesteśmy do jakby pewnej propagowania tego pomysłu, jeżeli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego i o tym mniej więcej dzisiaj powiem i coś jeszcze na temat bieżących jakby informacji. Dalej, poprosimy Arka. Jak Państwo pamiętacie, zakład składa się z kilku elementów. Podstawowa to sortownia, kompostownia, kwatery składowania i wszystkie inne budynki uzupełniające. To następne wizualizacje. Dalej, poprosimy dalej. I dla przypomnienia, na dzień dzisiejszy zainwestowane jest 9 milionów złotych ze środków, które gminy płaciły. Oprócz tych wydanych środków na dzień dzisiejszy mamy ponad 12 milionów na koncie w banku. Poproszę dalej. I obecny stan gospodarki opadami, proszę Państwa, przerzucimy dalej. To sami co przeżywamy, no to wzrost cen za odpady w gminach związku. Poproszę dalej. Jedna z podstawowych przyczyn to jest wzrost opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach. Mówimy o ostatnich latach. W tamtym roku 140, w tym 170, w przyszłym jest 270. Jest to tak zwana opłata marszałkowska, tak naprawdę jest to opłata ustalana przez Radę Ministrów. Nie wycofano się z tego pomysłu. Była taka możliwość, że można było te opłaty zmniejszyć. Ta kwota pozostała i to jest jeden z elementów kosztotwórczych, jeżeli chodzi o firmy, które przyjmują i gospodarują odpady. Poproszę dalej. Na dzień... Tak, za jedną tonę, tak. Mówiąc delikatnie, jest to ukryty podatek padający do budżetu marszałkowskiego i do gmin, na której terenie jest dany zakład, ale generalnie ta tona jest liczona od wszystkich ton, które są przerabiane, może tak. Na chwilę obecną, proszę Państwa, system wygląda tak, że mamy mieszkańców, którzy wnoszą opłaty do Urzędu Gminy. Urząd Gminy organizuje przetarg i to, co przeżywaliśmy. Firma, która wygrała przetarg, odbiera odpady i wozi to do instalacji, czy regionalnej, czy innej. Wysokość tony odpadów, nie wiem, czy chcecie to takie bardziej rozbudowane wersje, czy wystarczy to, co jest napisane. Ten koszt składa się z kilku elementów. Pierwszy to jest opłata marszałkowska, to z którą przed chwileczką mówiliśmy, zużyte energia i materiały. To, mówiąc delikatnie, cena energii prądu, która zdrożała i jeszcze w przyszłym roku zdrożeje, żeby było jasne. Są to obsługi obce, no to czyli wszystkie rzeczy związane z przesyłami, z przerabianiem, czy ewentualnie z jeżdżeniem śmieciarek, opłatą za paliwo, z wymagania, jeżeli chodzi o sprzęt, że Państwo też widzieli, że śmieciarki mają specjalne wymagania, żeby auto było dopuszczone do jeżdżenia, on musi spełnić wszelkie wymagania. Nie tylko samochód jako pojazd, który musi spełnić normę w tej chwili już Euro 6. Mówi się też o samochodach elektrycznych, śmieciarkach, a na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma żadnego takiego. Następnym takim punktem jest wynagrodzenia, proszę Państwa. Jak Państwo dobrze wiecie,
To nie my, samorządy, decydujemy, ile kto ma zarabiać, tylko jest to odgórnie ustalane przez rząd i Sejm. Wynagrodzenie w przyszłym roku to najniższe rośnie jeszcze bardziej. Proszę Państwa, z tego, co się dzieje na rynku, na dzień dzisiejszy nie znajdziecie Państwo operatora samochodu ciężarowego za mniej niż 3,5 tysiąca, 4 albo jeszcze więcej. Także te ceny, wynagrodzenia bardzo też podbiły koszty tej zwanej tej tony na bramie. To oczywiście łączy się z ZUS-em i innymi tam świadczeniami. Następnym, proszę Państwa, kosztotwórczym dużym to są amortyzacje. Firmy, żeby dostosować się do wymagań środowiskowych, musiały zainwestować. Musiały prawie wszystkie, proszę Państwa, budowały, ulepszały czy kupowały sprzęt i amortyzacja jest też częścią po prostu, którą się nie da pominąć do tworzenia kosztów. Następne są te podatki, opłaty. No, te podatki, opłaty, no to są te, między innymi te opłaty marszałkowskie, o których mówiliśmy i oraz inne podatki, które są. No i pozostały tam takie koszty, które są rodzajowe. Tak naprawdę jeszcze jest, proszę Państwa, tutaj w tej tonie jest zysk danej firmy, która się tym zajmuje i przede wszystkim, proszę Państwa, też taka poduszka finansowa dotycząca kar. Firmy po prostu ukrywają to. Nie mamy żadnych szans, proszę Państwa, żeby spełnić wymagania, jeżeli chodzi o przetwarzanie i uzyskanie odpowiednich stopni, procent odzysku odpadów, bo nie ma gdzie tego robić. Nie ma fizycznie gdzie tego robić. Poproszę dalej. Czy w tym temacie chcecie Państwo jeszcze jakieś bardziej rozszerzone? To, proszę Państwa, to, co się dzieje na chwilę obecną, to, co Pan Burmistrz mówił na początku, to są, proszę Państwa, kwoty już ustalone albo prognozowane na terenie naszych gmin. Aleksandrów Łódzki 32,50. Macie Państwo poprzednie stawki, tam jest jeden błąd w Aleksandrowie, bo tam jest w 19 roku już było 20,90 groszy. Miasto Głowno 33,50, jest Stryków 19 zł prognozowany, z tym, że za chwilę powiem, czym się Stryków i Kiernozia i z Duny różnią. Mówiąc delikatnie tak, Stryków z premedytacją podjął decyzję, jedną taką, że dał mniejszą ilość odpadów, jaką naprawdę generował i przyjął założenia, że dopłacą do systemu bez względu na różne okoliczności. Oni akurat konsultowali to z Regionalną Izbą Obrachunkową i Izba jakby wyraziła zgodę, że gmina może dopłacić z innych źródeł do tego finansowania. Nas nie stać, proszę Państwa, przy naszym budżecie tam 50 parę milionów do budżetu tam 99. Nie mamy po prostu takich środków, żebyśmy mogli dołożyć. Gmina Brzeziny jest w czasie przetargu, prawdopodobnie też będzie 20 parę złotych. Gmina Budziszewice ma w tej chwili o 20 zł. Gmina Chońszno 33 zł i wprowadzili upust 8 zł kompostownika. Gmina Dmosin ma jutro sesję, proponowana jest 27 zł. Gmina Domaniewice 22 ma prognozowane, też mają sesję. Gmina Kiernozia 26,90 i minus 11% na kompostowniki. Nie wiem, proszę Państwa, jak oni to policzą, te 11%, ale no to każdy może sobie przyjmować pewne zasady. Nie wiem, jak te 11% wyliczą po prostu tych biodegradowalnych, ponieważ ta stawka dotyczy roku 2020, tak? A dane mamy z roku poprzedniego. Nie wiem, jakie będą odpady biodegradowalne w 2020 roku. Ale taką stawkę przyjęli. Kocierzew Południowy 33 zł i 8 zł na kompostownik. Gmina Łowicz ma sesję w dniu 29. Dzisiaj są komisje. Dzisiaj też tam jest Ryszard Nowakowski i też właśnie na temat odpadów mówi. Prawdopodobnie też będzie około 25 zł. Łyczkowice nie mamy informacji. W Nieborowie otwarcie przetargu jest 3 grudnia. Gmina Parzęczew, to co Pan Burmistrz mówił wcześniej, kilka przetargów i co przetarg to drożej. Wyszło 33,86 w przeliczeniu z przetargu bezpośredniego wyszło z tego co pamiętam 40 parę czy 50 zł. No około 50 zł, proszę Państwa, trzeba także gmina do każdego mieszkańca jeszcze 12 zł, nie więcej, będzie musiała dokładać.
Po prostu to nawet najwyższa stawka w żaden sposób nie pokrywa systemu, jeżeli chodzi o odpady. Gmina Piątek jest w trakcie przetargu. Gmina Ujazd ma też sesję i będzie albo 21, albo 22 zł. Gmina Wartkowice ma 33 zł, minus 5 zł kompostownik. No i gmina Zduny ma 29 też sesję. Także jak tu pan burmistrz wcześniej też mówił, no byliśmy prokursorem, zebraliśmy te największe cięgi. Państwo słyszycie codziennie, że gminy ustalają, nie wszyscy są zadowoleni, a wręcz wszyscy są w bardzo kiepskiej sytuacji. Jak tu kiedyś wspominałem, proszę Państwa, no my jesteśmy w tym nieszczęściem, że zbieramy tak naprawdę bardzo dużo śmieci. Jeżeli chodzi o statystycznie, to my jesteśmy tutaj liderem, jeżeli chodzi o zbieranie odpadów. Z jednej strony jest to dobrze, ale z drugiej strony no, przekłada się to, proszę Państwa, wszystko na złotówki. Przejdziemy dalej. To macie Państwo taki wykres, jak te wystrzelają te ceny. I informacje, proszę Państwa, z rynku są takie, że może to, proszę Państwa, nie być koniec. W przyszłym roku co najmniej drożeje, jest uwolniona cena energii elektrycznej. Nikt jeszcze nie wie, jaki będzie ta cena za kilowat. Także, a na rynku pracowniczym też dzieje się, jak się dzieje i na chwilę obecną też prognozują, że będą te ceny wyższe. Poproszę dalej. Koszt jednostkowy statystycznie wyszedł, proszę Państwa, około 30 zł. Od mieszkańca. Na pewno gminy wszyscy będziemy mieli, proszę Państwa, problemy ze ściągalnością. To też rozmawialiśmy na tych naszych komisjach. A za fakturę firmie tak trzeba będzie zapłacić, tak trzeba będzie zapłacić. To jest też sytuacja, o której pan burmistrz przed chwilą też mówił. Gminy obsługiwane przez firmy na naszym terenie naszego powiatu otrzymały takie pismo, może nie widać tego dokładniej, paluszkiem Państwu pokażę, że firma w Krzyżanówku ogranicza przyjmowanie odpadów o 75%. To ja już wcześniej, jak też na komisji, proszę Państwa, też czytałem to pismo, też to, co pan burmistrz mówił, obdzwonione chyba 30 firm, nikt nie chce przyjmować odpadów. To są zmieszane odpady komunalne, czyli to, co jest najwięcej odbieranych. No proszę dalej. To jest, proszę Państwa, instalacje, jakie są tutaj w naszym województwie i instalacja ta nasza planowana. Jak Państwo widzicie, region został zmieniony i co z tego, jak zakłady nie chcą przyjmować. Nikt po prostu nie wie, nikt nie chce ani zwiększyć ilości odpadów, a po prostu nie ma miejsca. Po prostu nie ma miejsca, gdzie to przerabiać. Jeszcze jest bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o odpady z mazowieckiego i z warszawskiego, o którym ten pan burmistrz też wcześniej na spotkaniach omówił. Poproszę dalej. Jakie działania, proszę Państwa, podejmujemy? Poproszę tak. Tak jak Państwu mówimy, też wspominałem, w maju złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Tu mówimy teraz o środkach polskich, Centrum Cyrkularności Bzura, ta pierwsza, czyli budowanie tak naprawdę sortowni i kompostowni, czyli tą rzecz, gdzie się sortuje odpady i przerabia część biologiczną. Miało być, to są kwoty, jakie zwróciliśmy się, tam jest sztywne dofinansowanie. Koszt całkowity przyjęliśmy 65 milionów 285 tysięcy, dofinansowanie 68% i wystąpiliśmy o kwotę 36 milionów złotych. Konkurs powinien się zakończyć 30 września. Na dzień dzisiejszy nie ma rozstrzygnięcia, nie ma żadnych informacji na temat tego programu. To jest teren, który miał być zakład. Żółte tereny są przeznaczone pod inwestorów jeszcze zewnętrznych. W międzyczasie prywatni inwestorzy kupili, proszę Państwa, te działki. To są firmy recyklingowe, które właśnie chciałyby zbudować zakłady przetwarzające odpady już wysortowane i nic, proszę Państwa, się nie zmieniło w przepisach w Polsce. Żadnego zielonego światła, żadnej pomocy, barują się z decyzjami środowiskowymi.
Chociaż no, takich zakładów, proszę Państwa, w Polsce nie ma. To jest ten problem, że firmy zbierające odpady, one nie mają gdzie sprzedać tych surowców. To zresztą to i Darek Zuchra opowiadał, że są pojedyncze surowce, które można sprzedać, ale absolutnie się to na dzień dzisiejszy nie ma gdzie i się absolutnie nie opłaca, a wręcz trzeba do firmom dopłacać, żeby te odpady gdzieś wyjechały. Wyjeżdżają różnie, wyjeżdżają też tak jak tutaj na Kopernika, a później mamy problem z co z tym zrobić. Poproszę dalej. To jest, o tym też mówiłem, etap pierwszy to jest te 36 milionów, etap drugi to jest sama kwatera składowania, bo to jest takie gorące, co bardzo lubowaliśmy, to jest najpilniejsza potrzeba w tej chwili, taka pięta Achillesowa, po prostu nie ma gdzie wozić tych odpadów resztkowych, których jest bardzo dużo i to jest ten drugi etap, proszę dalej. I na ten etap 4 września złożyliśmy wniosek na 15 300 000 do Wojewódzkiego Funduszu. Wojewódzki Fundusz ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. No 30 dni już dawno minęło. Nie mamy żadnej informacji na temat, czy dostaniemy tą pożyczkę, czy nie dostaniemy. Poproszę dalej. Tak jak tu mówiłem, że ani jeden, ani drugi. No były wybory, są zmiany ministrów, może coś w końcu drgnie. Jak też Państwu mówiłem, złożyliśmy pozew, jest pozew z firmą Strabag o 5 milionów, jeżeli chodzi o kary umowne. Dla przypomnienia, firma zeszła z budowy, dlatego że stwierdziła, że pozwolenia na budowę nie ma. To pozwolenie okazało się, że jest. Sąd na marzec 2020 roku wyznaczył pierwszą rozprawę. Proszę dalej. W międzyczasie, proszę Państwa, złożyliśmy pozew przeciwko Skarbowi Państwa, czyli Wojewodzie Łódzkiemu na kwotę no, prawie 74 miliony złotych. I teraz wracając jakby do głównego tematu. Nowe spojrzenie na gospodarkę odpadami, czyli ta nóżka, o której mówimy, związana z gospodarką obiegu zamkniętego, jak Państwo no, słyszycie w mediach, Unia Europejska idzie w tym kierunku, ograniczać odpady, przerabiać te odpady. I my też tutaj takie założenie zrobiliśmy. Mamy sporo mieszkańców, mamy akceptację społeczną, mamy gminy, czyli samorządy, które są to w stanie, mamy jakby dokumentację na zakład, mamy własne grunty, pozwolenie na budowę. Nic, tylko proszę Państwa działać. Tylko żeby działać, to trzeba mieć pieniążki. Proszę dalej. I to, co też wcześniej mówiliśmy, ta budowa RZOK-u, on też się w tej chwili będzie nazywał instalacja komunalna, bo przepisy się zmieniły, ale mniej więcej o to samo chodzi. Poproszę dalej. W Centrum Cyrkularności on musi się składać jakby z czterech elementów. Jest to zakład, gdzie się przerabia, są przedsiębiorcy, którzy są obok, którzy przerabiają wysortowane odpady, są jednostki naukowo-podawcze, które wymyślają nowe technologie, nowe pomysły. No i sam nad tym kontrola jest Instytucji Ochrony Środowiska. Tak mniej więcej wygląda Centrum Cyrkularności według Unii Europejskiej i my w tym kierunku też próbujemy iść. Jak Państwo mówią, tych dwóch przedsiębiorców już mamy. W tej chwili trwają negocjacje z innymi przedsiębiorcami na te tereny, które tam były zaznaczone na żółto. Poproszę Arek dalej. Jak Państwo pamiętacie, gospodarka obiegu zamkniętego polega na tym, żeby maksymalnie wykorzystać surowce. Surowce w różny sposób można wykorzystać. To, co ja się upieram z tym gruzem naszym nieszczęśliwym, naprawdę można w naszym mieście zrobić prawie 100% odzysku, zbierając ten gruz, zlecając usługę mielenia i możemy spokojnie ten gruz wykorzystywać jako odzysk, nie wiem, w takich miejscach, gdzie wymaga po prostu dosypania czy wyrównania drogi, czy pozrobienia tej pierwszej jakby podsypki, a na wierzchu zrobić jeszcze coś lepszego, tak? Oprócz jakby fizycznej tego przerabiania odpadów, bardzo ważna jest kwestia edukacji ekologicznej, o którą też Państwu tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Z dziećmi bardzo fajnie to idzie, gorzej z osobami dorosłymi, ale
można, po prostu trzeba tą edukację cały czas realizować i tutaj te nasze pomysły, tu jest, jest to Kraina Oz, czyli Kraina Obiegu Zabawą Zamkniętą, ekologiczny park tematyczny i taki jakby ekologiczny Legoland, który by mieścił się przy tym zakładzie w Piaskach i tu mamy fajnych parę pomysłów na realizowanie tych zadań. To też już Państwu już mówiliśmy, czyli jest jakby zakład, wokoło są przedsiębiorcy, którzy przerabiają odpady i z tego procesu zostaje bardzo mało tak naprawdę odpadów składowanych na składowisku. Corocznie organizujemy programy edukacyjne. Proszę dalej. Zrobiliśmy, tutaj macie Państwo, tyle wyjazdów studyjnych, szkoleń dla pracowników, broszury, stoiska informacyjne, konkursy wiedzy, warsztaty, miasteczka ekologiczne, lekcje ekologiczne. W tamtym tygodniu robiliśmy lekcje w szkole numer 2 naszej. Robimy ich w przedszkolach i szkołach. Cieszy się to bardzo ciekawym po prostu przyjęciem. Dzieci bardzo fajnie uczestniczą i bawią się, po prostu edukują. Artykuły, audycje radiowe. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy 124 tysiące bezwrotnej i te pieniążki na tą edukację przeznaczyliśmy. W roku bieżącym realizujemy projekt już tak pod ten unijny, ta kraina obiegu zabawą zamkniętego dla mieszkańców naszej gminy. Bierzemy też udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską, projektu REPALT w ramach programu badawczo-innowacyjnego Horyzont, a także licznych innych krajowych inicjatyw, jak sprzątanie świata. Niedawno też uczestniczyłem w jednym z sołectw pod Łyszkowicami, gdzie grupa mieszkańców zebrała się państwo z okolicznych lasów. Kilkadziesiąt worków śmieci, sami się nie spodziewali. Już kończę. No już końcówka, proszę Państwa, i tu do 30 grudnia składamy wniosek, jeżeli chodzi o dofinansowanie tych trzech terenów na żółto. To są dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego i dalej. No i proszę Państwa, 21 listopada ogłosiliśmy, w związku z tym, że nie możemy się doczekać tych pieniążków zewnętrznych, w ramach własnych środków finansowych podjęliśmy taką decyzję, że ogłaszamy przetarg i 21 listopada został ogłoszony przetarg budowa tej kwatery składowania. Zobaczymy, jak to się rozwinie. I to jest rzut, proszę Państwa, to, co jest na dzień dzisiejszy. Na mapy Google można sobie wejść, zobaczyć, jak to wygląda, ten nasz teren. Dalej. To jest lokalizacja, jeszcze raz. Koniec świata. I dziękuję ślicznie. Jeżeli mogę jakieś pytania Państwu, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Są pytania? Bardzo proszę, Pan Radny Maciej Lisowski. To znaczy, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękujemy za tą prezentację, bo ona była taka dość przejrzysta. Natomiast no, cieszylibyśmy się, jakby to wszystko ładnie to wygląda, jakby to w dobrym kierunku szło, ale wiemy, że sytuacja jest taka, jaka jest. Ja chciałem zapytać, bo być może, że to było w prezentacji i chyba było nawet mówione, ale proszę o przypomnienie, jaki procent tych śmieci stanowi gruz? Mieście, czy mówimy o... Mówimy o naszym mieście, tak? To bardziej pytanie do pana burmistrza, ale z tego co pamiętam, i albo pana dyrektora. ...1400 albo 1700 mamy bardzo, bardzo dużo. Czyli to było bardzo sensowne przerabianie tego gruzu, tak? Czy moim zdaniem tak. No to nasuwa się, że tak powiem, wniosek, żeby właśnie może w tym kierunku iść jak najbardziej, tak? Chodzi o miasto, tak, no z tym, że to będzie skutkowało dopiero w następnym przetargu, bo do przetargu pokażemy mniejszą ilość odpadów. Dobrze, dziękuję. A my wcześniej nie wiedzieliśmy o tym, żeby iść w tym kierunku?
Czy w tym kierunku, tu stanę w obronie pana dyrektora, bo pan dyrektor kilkakrotnie mówił, że ma problemy z PSZOK-iem i z przyjmowaniem tego odpadu gruzowego. Wystarczy, że przyjedzie samochód, przyjedzie, przepraszam, Kowalski przysłowiowy i mówi, że to jest jego, tak? I pan dyrektor nie ma prawa odmówić przyjęcia. Co? A teraz odmawia. Chodziło mi o to przetwarzanie tego gruzu. A teraz, pytanie bardziej do pana dyrektora, burmistrza, nie do mnie, tak? Nikt się na pewno nie spodziewa takiej ilości takiego, że będzie taki rzut po prostu takich odpadów. No dobrze, dziękuję bardzo. To pan, pytanie pan dyrektor chciał odpowiedzieć, pana... może tak? Chciał, tak? Bardzo proszę, panie bardzo dyrektorze. Proszę. Szanowni Państwo, a propos tego gruzu. Z gruzem jest problem o tyle, że bardzo trudno nam wyegzekwować, żeby ten gruz był jednolity. A tylko jednolity gruz, powiedzmy typu cegła, prawda, czy to jakiś tam inny, nadaje się do ewentualnego przetworzenia. Drugi problem polega na tym, że jesteśmy w tej pułapce średniej wielkości. Tego gruzu jest za dużo, żeby samodzielnie go przerobić i za mało, żeby znaleźć kogoś, kto by z nami chciał w tym zakresie współpracować. Szukamy odbiorców. Udaje nam się od czasu do czasu znaleźć kogoś. Teraz znaleźliśmy człowieka, do którego wywozimy liście. No, zmniejsza to masę odpadową, on sobie prawdopodobnie będzie tam robił kompost tego, no nie ma pojęcia co. Wywozimy do niego te liście zamiast składować tutaj. Próbujemy znaleźć także odbiorców na inne elementy, ale poza złomem, który można sprzedać, niestety nie ma tych możliwości żadnych. Próbowaliśmy szukać kogoś do drewna, prawda, żeby tam, powiedzmy, firmy typu pellet. Znowu ten sam problem. Kupienie sprzętu dla nas jest za drogie, jest nieopłacalne, natomiast wytworzone zrębki są w zbyt małych ilościach, żeby był tym zainteresowany większy producent. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by jeszcze chciał w tej sprawie? Może to jest bardziej sprawa na komisję, tak? Przypuszczałbym, a nie na sesji takie może pytania. Oczywiście temat bardzo ważki, ale na prezentację tego tematu mieliśmy 15 minut, już mamy 25. Ale no, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę. Nie ma. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Przepraszam przewodniczącemu za prezentację. Zawsze warto w tym temacie jak najwięcej informacji mieć, żeby później wiedzieć, o czym rozmawiamy. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 7. Sesji Rady Miejskiej. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok. Jest to, proszę Państwa, projekt burmistrza Miasta Głowna z dnia 19 listopada obecnego roku. Mieliście Państwo ten projekt przesłany drogą mailową, drogą również papierową. Ten projekt był omawiany na Komisji Gospodarki i Budżetu. Bardzo proszę pana przewodniczącego o wydanie opinii w sprawie tego projektu. Projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach, Komisji Gospodarki Budżetu oraz Komisji Oświaty. Także jeżeli ja powiem w imieniu mojej komisji, uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Zdrowia o wydanie opinii. Proszę nacisnąć przycisk. Proszę o głos. Komisja Oświaty również wydała pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zadać jakieś pytania w sprawie tego projektu, bądź swój głos jakiś do dyskusji? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Jedenaście osób jest za, jeden radny wyszedł, nie głosował. Ale wyjął kartę, czy nie wyjął? No właśnie, no to dobrze. Po prostu nie głosował ten radny. Przechodzimy do... Oczywiście uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. 11 głosów było za.
Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr 4/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Głowno na lata 2019-2029. Projekt burmistrza miasta Głowna z 19 listopada obecnego roku. Był omawiany również na połączonych komisjach w poniedziałek. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji może Zdrowia Oświaty o wydanie opinii. Komisja Oświaty wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji KGB o wydanie opinii. Komisja także wydała pozytywną opinię. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest? Ja może poproszę o jednak o wyciągnięcie karty radnego, który wyszedł, bo tak powinno się to dziać. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Obecnych na sali jest 11 radnych. 11 radnych było za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. 9. punkt sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2019 rok. Projekt burmistrza Głowna z dnia 19 listopada obecnego roku. Również ten projekt był omawiany na dwóch komisjach. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu o wydanie opinii. Komisja wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji KGB, jaką opinię wydała komisja? Komisja także wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by z Państwa chciał zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Również jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 10 naszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jest to również projekt burmistrza z dnia 19 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Była dyskusja na połączonych komisjach. Bardzo proszę o wydanie opinii przez przewodniczącą Komisji Zdrowia. Bardzo proszę. Tak, no rzeczywiście może tak, przewodniczący Komisji KGB, ponieważ tutaj były głosy różne. Bardzo proszę o wydanie opinii. Na posiedzeniu komisji dość dokładnie omawialiśmy podatki. Nikt nie lubi płacić podatków, ale z drugiej strony koszty funkcjonowania usług i miasta są coraz wyższe i podjęliśmy decyzję na zwiększenie podatków, z tym, że została jedna pozycja przegłosowana, jeżeli chodzi o inną stawkę niż pan burmistrz zaproponował, i to chodziło o punkt C, czyli pozostałe tak zwane grunty. Została przegłosowana składka 0,39 grosza. Tutaj z metra kwadratowego. Tu argumentacje, jakie przedłożyli radni, którzy zgłosili tą poprawkę. Po pierwsze mówili, że jest to zbyt duża, drastyczna podwyżka, jeżeli chodzi o mieszkańców domków jednorodzinnych. A druga taka argumentacja, że nie ma aż tak dużo działek takich dużych, żeby zmusić jakby mieszkańców do podziału nieruchomości i sprzedaży. I tu zachęcić mieszkańców do podziału nieruchomości i sprzedaży. I w związku z tym ta propozycja tych 39 groszy została przegłosowana pozytywnie i pozostałe stawki też zostały przegłosowane pozytywnie. Dziękuję. Czy może pan przewodniczący podać jeszcze wynik głosowania? Może to też będzie miało znaczenie. Cztery chyba było za, dwie były przeciw i chyba resztki. Jeszcze raz?
Ja się wstrzymałem. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się radny Grzegorz Oraś. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Jeszcze druga komisja też wydała opinię w sprawie tego projektu. Proszę o wydanie opinii. Komisja Oświaty również miała takie samo zdanie, natomiast nie umiem powiedzieć, jakie. Zaraz może nam pan kierownik przytoczy. 6, 1 się wstrzymała osoba. Tak. Przypominam, poprawka była głosowana, nie był głosowany projekt, tylko poprawka była głosowana w tym właśnie, w tym temacie i tak jak mówimy, i potem całości oczywiście był przegłosowany również ten projekt ustawy, uchwały. Radny Oraś, później się zgłaszał radny Baleja. Bardzo proszę, najpierw radny Oraś. Szanowna Komisjo, Szanowni Państwo, tutaj ze względu na brak burmistrza na naszym spotkaniu miał się odnieść do tego, przedstawić argumenty, dlaczego takie stawki. Jeżeli można, to byśmy prosili. No bo to był wniosek jednego z radnych. Inaczej sobie tego nie wyobrażam, tak ma wyjść, oczywiście. Dziękuję. Radny Baleja w tej chwili, proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja jeszcze chciałem zwrócić do powiedzieć, jakby do wypowiedzi kolegi radnego Milczarka, że jeszcze zwróciliśmy uwagę na komisji na to, że są znaczne różnice w tych procentowe w tych podwyżkach, że pozostałe podwyżki zostały podniesione o rzędu kilka procent, tam w okolicach 10%, natomiast ten podatek tutaj był w wysokości o 35% i stąd też taki wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że projektodawca chce zabrać głos. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście, no niestety nie chciałem być na tej komisji, ale ze względu na spotkanie dotyczące spraw śmieci musiałem być w Łodzi. I chciałbym tutaj kilka słów dorzucić. Oczywiście Rada Miejska jest organem, który uchwala podatki, wszakże no, myślę, że dobrze by było, żeby i Państwo, i mieszkańcy poznali, co takiego mną kierowało, bo chyba to nie też jest ważne. Więc pierwsza rzecz jest taka, że chciałbym powiedzieć, że takim stałym elementem, nie tylko w Głownie, ale w ogóle w samorządach od jakiegoś czasu jest to, że bardzo wysokie, proszę Państwa, bardzo wysoki poziom wydatków bieżących, czyli tych wydatków, które samorządy ponoszą w ramach swojego budżetu na zadania związane z utrzymaniem tego, co już mają, co wybudowały, co posiadają, instytucje, drogi i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście zajrzeli Państwo do raportu o stanie gminy, to w naszym mieście to jest 88% wydatków, to są wydatki bieżące, a tylko 12% są inwestycyjne. Wobec powyższego ja chciałem w poniedziałek rozdać też, ale żebyście Państwo zobaczyli, że to nie jest jakaś sytuacja znowu, że w Głownie, tak jak przy śmieciach. To jest taka dość prosta byłaby opcja, ale nie jest tak. Przygotowałem tutaj Państwu i chciałbym, żeby każdy radny sobie przeczytał, tak dla własnej wiedzy również, sporządzony przez Związek Miast Polskich raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego, który został przekazany na potrzeby Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Polsce. Wszyscy we wszystkich samorządach mają ten sam problem. Oczywiście czasami troszkę lepiej, czasami trochę gorzej. Problem dodatkowo się może nawarstwiać w momencie, kiedy trzeba będzie szukać pieniędzy na inwestycje. Więc jeśli mogę, to panie przewodniczący, jest 15 sztuk, 14 sztuk. Bardzo proszę. No i wobec powyższego pierwsze pytanie. Czy w ogóle podnoszenie podatków jest rzeczą miłą?
Czy jest? No chyba nie. Druga sprawa. Czy zaproponowane przeze mnie stawki i jak słyszałem Państwa propozycje znacząco zmienią sytuację w tym zakresie, w zakresie właśnie tych dochodów miejskich? Też nie. Więc to nie jest tak, że jak się zmieni według tego, co ja zaproponowałem, to będzie idealnie, a jak Państwo, to będzie przyjaźnie, bo to tak nie działa. Z racji tego również, że podatki to jest zawsze element pewnych analiz, no to chcę powiedzieć, że my nie ruszamy podatków od środków transportu, nie podatków rolnego. No a ta propozycja, która została tutaj przeze mnie przedstawiona, miała pewien, jakby powiedzieć, no wydaje mi się logiczny układ. I teraz, proszę Państwa, też żeby było jasno i Państwo, i ci, co nas mogą obserwować, można by zadać pytanie, czy to burmistrz to jest masochista, który robi wszystko po to, żeby go znienawidzono? Czy burmistrz lubi, kiedy znowu się powie, że znowu są środki potrzebne większe? No powiem tak, ja nie jestem, ani nie lubię, kiedy się mnie obraża, a tym bardziej nie lubię, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że jako pełnię funkcję burmistrza i radnego wcześniej, że niestety tak to bywa, ale też nie lubię, kiedy obraża się moją żonę, moje dzieci czy moich rodziców w sytuacji, w której niektórym tak łatwo się daje to pisać, czy na tych stronach, gdzie się podpisują z imienia nazwiska, co jest chwalebne, jak i na tych, którzy się podpisują po prostu pod jakimiś tam anonimami. Nikt tego nie lubi, ale nie, chociaż mówię, można nie akceptować tego sposobu myślenia, to chciałbym, żebyście Państwo usłyszeli, w czym rzecz. Dlaczego więc się tak na to zdecydowałem? No to pierwsza sprawa, proszę Państwa, jest taka, że znowu większość samorządów stoi przed pewną, bym powiedział, czy znaczącą niepewnością co do przyszłości finansowych danej jednostki samorządowej roku 2020. Za dużo jest znaków zapytania, które dzisiaj trudno określić. No chociażby cena prądu, chociażby kwestie związane z oświatą. Bo, proszę Państwa, no chociażby taka sytuacja, że jest projekt rozporządzenia, który w związku z tym, że w okresie płac nauczycieli, że w związku z faktem, iż płaca minimalna ma wynosić 2600, no to wszystkim, którzy nie osiągali 2600, podniesiono pensję, żeby to osiągnąć, ale nikomu więcej nie podniesiono. Czyli spłaszczyła się, o ile było kiedyś można było, to było tam, nie wiem, 200-300 zł różnicy, to teraz się okazuje, że jest to tak spłaszczone, że to czasami wychodzi kilkadziesiąt złotych. Druga rzecz. Zapowiadane są podwyżki w oświacie od przyszłego roku, na które nie ma w budżecie śladu. Wobec powyższego może się stawać sytuacja, że będziemy musieli to próbować zabezpieczyć. Mamy ciągły wzrost towarów i usług, bo widzimy, jak drożeją nasze inwestycje. Nie mówiąc o śmieciach, bo proszę Państwa, umowa przewiduje również taki zapis, bo by nam nikt nie złożył oferty, że jeżeli stawki na RIPOKach, czyli tam, gdzie te śmieci są zawożone, czyli regionalnych instalacjach, zdrożeją o połowę, to my również z automatu będziemy musieli zapłacić firmie więcej. No więc jest wiele elementów takiej, bym powiedział, niepewności, bo jak się zacznie gmerać w gospodarce, to tak zawsze jest, że chcąc poprawić coś, to się coś innego pogarsza. I wobec powyższego gmeranie w gospodarce decyzjami politycznymi no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja tylko przypomnę, bo na przykład takie hasło: nauczycielom nie podnoszono dawniej, parę lat temu, pensji.
Tylko proszę Państwa, warto pamiętać, że była deflacja. Czyli było poniżej 100% spadały koszty towarów przez kilka lat, a więc jakby teoretycznie nie podnoszono pensji, bo nawet można było za tą posiadaną kupić więcej. Od kilku lat, w ciągu ostatnich 3 lat, tylko według GUS-u inflacja to jest ponad 5,5%, ale to jest według GUS-u. Sami widzimy, jak to bywa. Więc wobec powyższego nasz samorząd ani nie jest jakiś inny, ani lepszy, ani gorszy od wszystkich innych. Wszyscy się boją jednej rzeczy. Czy w trakcie roku nie okaże się, że my będziemy musieli tak znacząco przyciąć wydatki, że nie będziemy po prostu wykonywać różnych działań, które sobie na przykład tam planujemy, bo po prostu nie będzie nas na to stać. No i wobec powyższego ja tam wychodzę z założenia, że no nie można tak podejść do tego, że bo mnie ludzie przestaną lubić. Ja nie jestem od lubienia. Ani nie jestem przystojny, ani młody, ani zasobny w gotówkę, więc nie chcę, żeby tak patrzono. Ja muszę, bo po to zostałem wybrany na burmistrza, żeby dość racjonalnie podejmować decyzje i patrzeć też na to, co może się zdarzyć w przyszłości, bo my wiemy, co było, a co będzie, nie wiemy. Może te scenariusze czarne się nie ziszczą, oby, ale różnie może być. I w związku z tym sytuacja jest taka, że przypomnę raz jeszcze, że u nas w mieście ostatnia zwyżka podatków miała miejsce w 2015 roku. W 2016 była podejmowana uchwała, ale to tylko taka, żeby wprowadzić rubrykę dotyczącą obszarów rewitalizowanych, których głównie i tak nie ma, ale w związku z tym uchwałę mamy z 2016 roku, ale stawki są od 2015 roku. Stawka, już ja wtedy radnym zaproponowałem stawkę na tych gruntach pozostałych w wysokości 39 groszy. Ostatecznie zostało to podniesione na 33 grosze. I wobec powyższego trzeba patrzeć też przez pryzmat tego, że jest to pewna specyfika Głowna, że oprócz terenów, których w ogóle tam kogo będzie interesować, czy to są grunty pozostałe, czy nie, no, nie wiem, jakieś bloki i tak dalej, no to też jest grupa takich działek mniejszych, a też jest grupa mieszkańców, którzy mają duże działki. Ja już wtedy mówiłem, no jak kogoś stać na Mercedesa, to i na benzynę do niego będzie powinno stać. To powoduje, że mieszkańcy na przykład potem przychodzą do nas i mówią, no ja mam działkę, a pan mi powinien teraz i tak męczą. No ja to rozumiem, ale na zmęczenie materiału. Trzeba zrobić drogę, trzeba zrobić oświetlenie, trzeba zrobić na przykład kanalizację. Ale nikt nie przychodził, nie pytał się, czy tam, gdzie ta działka była do kupienia, to panie burmistrzu, wyraża pan zgodę, żebym kupił? No nie, bo nie ma obowiązku. Ale teraz się okazuje, że tak to jest. I teraz jeszcze jedna rzecz, proszę państwa. Czy te podatki są sprawiedliwe, czy nie, ja tam wychodzę z założenia, że sprawiedliwość jest obiecana nam po tym, jak od tego świata odejdziemy. Ale w Głównie część mieszkańców nie ma jeszcze utwardzonych dróg, nie ma jeszcze światła czy lamp, nie ma chodników, a są tacy, co mają. I ci, co mają, to pewnie już chcieliby po prostu, no tak, mamy, co tam więcej potrzebuje, nic za dużo nie potrzebuje, więc żeby jego koszt wobec wspólnoty samorządowej był niższy. Ale są tacy, którzy nie mają. No i teraz tym, którym zrobiono kiedyś drogę, zbudowano, nie wiem, postawiono lampy, to gmina zrobiła jakąś tam decyzją wybraną. Nie ta ulica, tylko tamta, więc wy macie, my nie macie. A my jako wspólnota to jesteśmy pewną całością. I przypomina mi się sprawozdanie pana dyrektora MZK z posiedzenia którejś wspólnoty, mieszkaniowej, której brał udział jako przedstawiciel tam ułamkowy, bo jest na przykład kilka mieszkań, co należy do miasta, jak to członkowie tej wspólnoty stwierdzili, że no, trzeba zrobić to, tamto i siamto. I mało kto doszedł do wniosku, że to
ich dotyczy, że to oni mają zrobić, a nie jakiś ktoś wyimaginowany, ktoś, kto jakiś sobie gdzieś tam jest. Skoro jesteśmy wspólnotą mieszkaniową, to robimy na naszym mieszkaniu to, co się należy. Nie, trzeba dach naprawić, rurę zmienić. Tak samo jak jesteśmy miastem. I wobec powyższego dobrze jest pamiętać o tym, że też jesteśmy zobowiązani do pewnej uczciwości także wobec tych, którzy jeszcze nie uświadczyli tego, żeby miasto im coś tam zbudowało. A tego jest dużo, bo tak naprawdę to można byłoby powiedzieć, że utwardzenie dróg to nastąpi, proszę Państwa, jakby przy dobrym układzie, to może jak mamy 2019, to sądzę, że 2060, 70, tak by to wyglądało. No więc niektórzy nie dożyją, ani się jeszcze nie urodzili, a już mogą nie dożyć tego wszystkiego. No i wobec powyższego wyszedłem za założenia takiego, że podniesienie podatków w zakresie kwestii związanych z gruntami oraz budynkami gospodarczymi, to jest też złożona sprawa, bo ci ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, są w równie trudnej sytuacji pewnej niepewności, znaczy znaczącej niepewności. Oni również muszą znaleźć pieniądze na przykład podniesienie płacy minimalnej, ale płaca minimalna, podniesienie płacy minimalnej dotyczy paru osób. A przecież ci, którzy dzisiaj zarabiają lekko powyżej 2600, to jaką będą mieli motywację do pracy, jeśli im się nie podniesie? No musi być jakiś ruch. Ten ruch spowoduje kolejne ruchy i każdy przełoży ten swój koszt, czy będzie się starał przekładać na innych. Jeśli przyjdzie do tego prąd, no to słyszałem z ust wicepremiera odpowiedzialnego, że nie dotknie to mieszkańców indywidualnych. Ale jak nie dotknie? Dotknie gminę. No to gmina musi zapłacić, bo nie, to proszę bardzo, możemy wyłączyć prąd. Chcecie? No przecież to było chore. Wobec powyższego musimy o tym pamiętać i nie może być tak, że podnosimy wszystkim, nie wiem, o 5% czy o 10%, bo w tym sposobem to dojdziemy do absurdu, bo działalność gospodarcza jest taką, którą powinniśmy chuchać, dmuchać. Oczywiście 4 lata, kiedy nic się nie działo w zakresie podatków i to był może błąd, bo może trzeba corocznie chociaż tym inflacyjnie podnosić i się jakby nie bać. Myśmy też patrzyli przez pryzmat taki, jakie były stawki podatkowe, których przecież myśmy nie stosowali, ale były ogłaszane i one się tam utrzymują w okresie na przykład rok 2016, 17, tam może w którymś momencie 18. Wobec powyższego ja zaproponowałem znaczącą, i to mówię jasno, prosto, i to jestem ja tym autorem takiego podejścia, nie dlatego, że lubię, tylko dlatego, że muszę być odpowiedzialny, że w momencie, kiedy mamy te grunty pozostałe, to nie podnosimy do stawki, którą chciałem podnieść 4 lata temu na 39 groszy, tylko zaproponowałem 45. Bo to jest w skali podatków głównie jeden z największych wskaźników, to znaczy najwięcej takich jest opodatkowań. Wobec powyższego i tak to jest poniżej kwot, które są maksymalne, bo to jakby macie Państwo podane w uzasadnieniu, ale powiem, że są tutaj niedaleko samorządy, które mają już dzisiaj na przykład 44 grosze i tak dalej. Więc chciałbym, żebyśmy to wszystko wzięli pod uwagę, żebyśmy, rozumiejąc, że to jest dolegliwość, ale nie wybierano nas do konkursu piękności, bo można wtedy iść do Polonia 2020, tylko do tego, żebyśmy podejmowali trudne decyzje. I wobec powyższego grunty gospodarcze jakoś pracują, zarabiają. Ludzie muszą konkurować ze sobą, stąd, nie wiem, sprzedać, kupić i tak dalej. Te grunty pozostałe w większości bym nazwał to leżą, bo ktoś chce mieć duży ogród, ładny. Nie dotyka to mieszkańców bloków, nie dotyka to mieszkańców małych działek, dotknie, ale nie w takim zakresie, kiedy są to duże, duże obszary. I wobec powyższego, proszę Państwa, ja o tym chciałem rozmawiać w poniedziałek, no niestety się nie udało, ale myślę sobie, że oprócz tej takiej formuły proceduralnej, że tak naprawdę to jeśli o jakiejkolwiek możemy mówić poprawce, to tylko mojej,
bo wy tego nie możecie poprawić. Możecie ją przyjąć całą uchwałę bądź nie. Ale ja apeluję, żeby wziąć pod uwagę tą sytuację, żeby pamiętać o tym, że niektórym z nas zbudowano drogi, ulice, innym nie. Tamci też chcą, bo nikt się wtedy jakby nie stwierdził, że im się to nie należy. Nie braliśmy, zaraz za moment będziemy mówić o uchwale dotyczącej opłat adiacenckich. Nigdy w Głownie nie było opłaty adiacenckiej od uzysku wartości nieruchomości w wyniku zbudowania, nie wiem, kanalizacji, drogi i tak dalej. I też tego ja tu nie zaproponowałem, a przecież wiem, że rozmawialiście Państwo o tym w poniedziałek, że była taka propozycja już w 2008 roku i wtedy chyba nawet nie została dopuszczona do obrad. Ale w każdym razie tego się w Głównie nie stosowało, bo jakbyśmy zaczęli stosować, to wtedy, ale no to trzeba było stosować, nie wiem, 20 parę lat temu, to wtedy każdy wie, chcemy ulicę, ulica powoduje drogę, nie wiem, kanalizację, to zwiększa wartość działki, od tej wartości wszyscy płacimy i jest kolejne, są pieniądze na kolejne inwestycje drogowe gdzieś indziej. A teraz to byłaby sytuacja taka, no tak, tym zbudowali z budżetu, a my mamy dopłacać, więc ja też nie chciałem takiej niesprawiedliwości tutaj czynić, o której za moment będziemy mówili. Przy okazji uchwały dotyczącej opłat adiacenckich. Więc szanowni państwo, to jest mój punkt widzenia. Ja wiem, że to nie jest popularne i wiem, że to jest trudna rzecz, ale z drugiej strony, jeśli my nie będziemy mieli zapewnionych dodatkowych środków, bo kto nam da? Nie dadzą nam, bo na oświatę, jak poczytacie ten raport, to tam, proszę państwa, coraz więcej schodzi wydatków z gminy. No więc z czego mamy wziąć? No to lotka zagramy, może nam się uda, ale to jest dowcip, może nie najmądrzejszy. Więc musimy mieć środki na to, żeby próbować zorganizować funkcjonowanie i znaleźć jeszcze środki, jeśli się uda. I ja powiem tak, jeśli nie nastąpi, nie wiem, tak znaczący wzrost jakichś cen prądu i innych, to chciałbym, żeby te pieniądze przeszły przede wszystkim na inwestycje drogowe, żebyśmy mogli zrobić, nie wiem, jedną dużą albo dwie mniejsze ulice, żeby ludzie też mieli świadomość, że tak naprawdę to nie jest kwestia taka, że tam gdzieś to się rozpłynie, ale że to jakby tak w pewnym celu jest to robione. Nie nazywam tego jakimś funduszem drogowym, bo to nazwa, to każda może być piękna, tylko rzeczywistość jest różna. Ale jak nam się trafi jakaś dziwna sytuacja związana z wydatkami zwiększonymi w przyszłym roku, to gdzie my będziemy? Co wtedy będziemy robić? Wobec powyższego to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że to także poprawia ten finansowy wskaźnik, który przecież tak trudno wytłumaczyć mieszkańcom, na czym to polega, ale te wskaźniki, czyli obliczane przez regionalne i obrachunkowe możliwości finansowe miasta są trochę lepsze. I wobec powyższego, proszę państwa, ja chciałem dyskutować o tych stawkach wtedy w poniedziałek, ale oczywiście, no przepraszam, nie mogłem, uważałem, że tam powinienem być, bo to też bardzo istotna sprawa. I ja bym zrobił taką rzecz. Wiem, że państwo skłaniają się do tej stawki na 39 groszy, ale mamy zaproponowaną 45, więc może pójdźmy w tą stronę, że ta stawka osiągnęła wysokość 42 groszy. I jeśli tak, to taką poprawkę formalną do tego mojego projektu bym złożył. Czyli rozumiem, panie burmistrzu, że pan autopoprawką by wprowadził taką zmianę, tak, do tego. Tak, 42. Na 42, tak, nie 45, tak, nie 39, tak jak była, tylko 42. No, dziękuję za informację. Ja, proszę państwa, dopuściłem tutaj możliwość wypowiedzieć pana burmistrza dosyć szeroką, dlatego że no, rzeczywiście nie było pana burmistrza na komisji. Zawsze uważam, że komisja jest od tego, żeby te sprawy, o tych sprawach rozmawiać. My powinniśmy teraz tylko przegłosować, ale w sytuacji takiej, a nie innej trzeba było do tego dopuścić. Informuję tylko państwa, że minęła już godzina dawno 15, ale nie ma mieszkańców, więc dalej procedujemy ten temat. Ja się muszę też wypowiedzieć w tej sprawie chociaż troszeczkę. Byłem jednym z nielicznych radnych,
w Komisji Gospodarki i Budżetu jednym z dwóch tylko przeciwko tej wprowadzeniu tej poprawki, czyli tego obniżenia między innymi. I powiem dlaczego. Ja pojmuję swoją działalność radnego no troszeczkę w inny sposób niż niektórzy radni, bo ja uważam, że musimy działać w interesie mieszkańców. Miasto Głowno to jest interes mieszkańców. Tylko że ja pojmuję ten interes mieszkańców w takiej sytuacji, w jakim znajduje się w tej chwili budżet samorządowy, czyli jednostki samorządu terytorialnego są na krawędziach praktycznie finansowania, to pojmuje to, że dla mieszkańców miasta Główna lepszym jest podniesienie podatków. Po prostu muszą się mieszkańcy podzielić finansami, no niestety z budżetem miasta, żeby można było coś w tym mieście jeszcze realizować. Mam nadzieję, że będą lata następne, gdzie też coś niecoś uda się nam zrobić, jakąś inwestycję wykonać, ale prawdopodobnie będzie tak, że jak nam się uda po prostu tylko to miasto, żeby funkcjonowało, żeby żyło, żeby szkoły mogły funkcjonować, przedszkola, jednostki budżetowe, jednostki inne również, które są na terenie miasta Główna, żeby można było po prostu to wszystko ogarnąć i to już będzie chyba sukces. Mam nadzieję, że to, że wymawiam tutaj, no, mam nieprorocze słowa, ale do tego to wszystko zmierza. Jak byliśmy właśnie z panem burmistrzem wczoraj na Komisji Małych Miast, no proszę Państwa, to przerażające jest. Ja jeszcze do tego, jak demografię dołożymy, że mamy cały czas nic demograficzny, który ucieka nam, uciekają nam ludzie, to wytwarza taki, a nie inny inną sytuację, że po prostu nie będzie nas stać na żadną inwestycję. Oby nas było stać na to, żeby miasto zamknąć w ramach funkcjonowania, żeby to wszystko utrzymać. To będzie naprawdę dobrze. Ale nie jestem tutaj po to, żeby się za długo, bo uważam, że wypowiedzi powinny być na komisjach, na sesjach, tylko głosowanie. Więc proszę panie mecenasie, mam pytanie. Skoro jest taka, padł wniosek od projektodawcy, żeby zmniejszyć na 42,1, czyli autopoprawka, zmniejszyć. 405 na 42 jest autopoprawka projektodawcy, czyli pana burmistrza. Czy ten wniosek powinniśmy głosować w pierwszej kolejności, czy po prostu to, co było przegłosowane na komisji? To znaczy komisja nie wprowadza zmian do projektów uchwały. No właśnie. Komisja jedynie opiniuje uchwały, więc tak naprawdę no ja do końca nie wiem, co komisja zrobiła. Prawdopodobnie pozytywnie zaopiniowała pożądaną zmianę w uchwale. Teraz, jeżeli pan burmistrz wkłada autopoprawkę do uchwały, to tak, że tak powiem kolokwialnie, na stole jest ta uchwała zaproponowana przez burmistrza. Oczywiście, tak też rozumiem, bo albo ta, która wcześniej była po prostu przez pana burmistrza złożona. Komisja nie ma uprawnień do wprowadzania zmian w projektu. No, wolałem, żeby to było wyartykułowane po prostu głośno. Czyli rozumiem, proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Przemysław Milczarek. Wydaje mi się, że wypowiem się w imieniu radnych komisji. Panie burmistrzu, to trochę krzywdzące jest dla nas pana stwierdzenia, ponieważ my zaproponowaliśmy podniesienie podatków. Nie jesteśmy przeciwko. Mamy tą świadomość. My też mieszkamy w tym mieście, też widzimy naszych mieszkańców. Widzimy potrzeby inwestycyjne, sami takie zgłaszamy. Widzimy to, co się dzieje w samorządach i to, co funduje nam rząd i Sejm. My mamy tą świadomość i naprawdę nie jesteśmy populistami i w 10 podatkach 9 przyjęliśmy to zaproponowane przez pana rozwiązanie, chociaż wiemy, że to jest dość wysokie, jeżeli chodzi dla mieszkańców. I w jednym się po prostu nie zgodziliśmy. Powiem to w imieniu wszystkich, bo takie jakby było przegłosowanie i też jakby trzeba by wysłuchać naszej no, racji, sugestii jakby radnych, którzy nie są, myślę, że tu nikt nie jest dużym obszarnikiem działek jakiś i tu argumentacje, czy wnosił Tomek, czy Wojtek, jeżeli chodzi o te działki, ile to przypadnie na mieszkańca, nie jest to jakiś duży ubytek jakby tego wzrostu tych podatków, a będzie łatwiej po prostu przyjęty przez mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Panie radny, to nikt nie mówił, że, że rady patrzy tylko przez pryzmat własnego podwórka. Nie, nie, bo tak to wynikało, jakby pan powiedział, że nikt nie ma takich działek. Nie, my jako radni na pewno tak nie patrzymy, tylko po prostu wynikło tak, wynikło z dyskusji również to, że no, mamy takie rzeczy na uwadze. Pan radny, pan burmistrz się zgłaszał pierwszy, bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, no ja nie wiem, czy... Panie mecenasie, czy to, co mówiłem, w którymś miejscu się odnosiłem do radnych, czy do jakiejś krytyki z państwa postawy. Ja powiedziałem jasno, że ani moja propozycja nie poprawia diametralnie sytuacji, ani państwa nie poprawia diametralnie sytuacji, więc dlatego po to miała być ta dyskusja w poniedziałek, bo przecież to nie jest łatwa rzecz i nikt tu nie mówi, że to jest hops i fajnie. Ale mnie tylko chodzi o to, że ja jestem przez państwa i przez mieszkańców rozliczony też i z tego, czy gmina zarządzana przeze mnie gmina będzie w stanie spełniać swoje zadania, czy będzie miała środki finansowe. I jeśli macie państwo możliwość przepowiedzenia, znajdźmy gdzieś indziej te środki finansowe, to okej, no tylko powiedzcie. Ja powiedziałem też i o tym, że no, 4 lata temu, kiedy po raz ostatni żeśmy to wszystko robili, to już wtedy taka stawka, którą chcieliście zaproponować, była przeze mnie przedstawiona, więc to nie jest jakieś coś, co znacząco by w tej chwili coś zmieniało, bo to ja mówię o tym 4 lata temu i też ten ówczesny radny też o tym to tłumaczy, jak wyszło, ale rzecz jest tego rodzaju, że wiemy doskonale, że to nie są popularne rzeczy, ale też jesteśmy do tego, żeby również patrzeć przez pryzmat tego niepopularności, bo ja chcę tylko jedno, że może takie dodatkowo. Sytuację. Kiedy było to spotkanie z mieszkańcami 5 listopada, jeden z panów, który tam zabierał głos, mówi, no jeżeli cena oferty śmieciowej jest 2 razy większa niż dotychczasowo było, to dlaczego opłata jest nie 2 razy większa, tylko prawie 3 razy większa? No, a ja mu wtedy tłumaczę, że gdyby tak Rada Miejska decyzją jeszcze w poprzedniej kadencji, teraz też podtrzymano, nie dołożyła z budżetu, to ta stawka powinna być dzisiaj 20 i mielibyśmy zwiększenie z 20 na 33. I pamiętam twarz tego mężczyzna, który mówi, no sobie państwo strzelili w taką ulgą. No na to wychodzi, bo nikt nie pamiętał, że przez 2 lata miasto dokładało najpierw 1/4, potem 1/3, tylko na się okazało, że wszyscy mówią, że no co to jest, że jest aż tak drogo. Wobec powyższego... Proszę państwa, co byśmy nie zrobili, to i tak, nawet jakbyśmy zrobili stawki maksymalne, jakie mogą w Polsce być, to chyba byłoby niemądre w ogóle, ale gdybyśmy nawet tak zrobili, to i tak nam znacząco sytuacji nie poprawi, bo system, jak widzicie w tym raporcie o stanie finansów jednostek, zwróćcie uwagę na stronie drugiej, jak jest struktura tych dochodów jednostek samorządowych, że tak naprawdę dochody własne zmniejszyły się. To jest 1/4 w ciągu 14 lat z prawie 1/3, a znacząco zwiększyły się dotacje, szczególnie 500+. I wobec powyższego to wszystko powoduje, że że w samorządach dochody własne spadają, samorządy ich nie mają, tak dużo, jakby powinny być, a jednocześnie jeszcze, jeśli jesteśmy przy tejże oświacie, to warto popatrzeć, no mówię, to jest takie na spokojne przeczytanie, bo to nie o głownie, ale o pewnej sytuacji, która tutaj jest, że tak naprawdę to mamy cały czas problem związany z tym, że będziemy, ta luka oświatowa się powiększa, to jest główny problem. Wczoraj powiedziano, że oczywiście będą rozmowy i propozycja ze Związku Miast Polskich jest tak, żeby rząd zapewnił, że tylko zapłaci za zasadnicze pensje nauczycieli w przedszkolach, bo przecież to one też pod kartę podpadają, w szkołach,
plus 25%, to i tak nie osiągnie 100% kosztów pensji, ale będzie pozwalało, a resztę samorządy to zrobią. I wtedy będziemy mieli przynajmniej jasność, bo dzisiaj to jest tam, kiedyś było na pensję starczało to jest subwencji na 97%, a dzisiaj to jest poniżej 80%. Wobec powyższego to jest problem, bo i to tak łatwo się rozporządzenie podpisać. I najlepsze właśnie pokazywał wczoraj pan Marek Wójcik, w projekcie do rozporządzenia, że to nie pociągnie za sobą żadnych kosztów finansowych. No po prostu usiąść i płakać. Nie wiem, czy w takiej sytuacji ktoś by nie uznał tego za absurd, takie stwierdzenie. Więc proszę Państwa, to jest główny problem i wszyscy mówią, że o ile jak jest źle, to wiemy, że jest źle. Jakoś się do tego dostosowujemy, ale w 2020 my nie wiemy, jak będzie. Może będzie lepiej, ale będzie trudno, ale może będzie jeszcze gorzej. Wobec powyższego tak to jest. I dlatego ja tutaj nie oceniam w żaden sposób, przecież ja nic nie ocenię, czy to jest dobrze, czy źle. Tylko ja chciałem przedstawić i mówiłem o swoich propozycjach, zdając sobie sprawę, proszę Państwa, że mieszkańcy to stwierdzą, że tak, ten Janeczek to jakiś jest nierozumny, czy jakiś w ogóle z kosmosu facet spadł, tylko że ja nie jestem w kosmosu, ja twardo stoję na ziemi. I z drugiej strony, jeśli nie mamy możliwości pozyskiwać, bo unijne pieniądze się skończyły, jak będziemy starać się pozyskiwać wsparcie finansowe z budżetu państwa, to wszyscy mówią, musicie mieć wkład własny, bo bez wkładu własnego co my zrobimy? To możemy pójść po pieniądze na kredyt, bo tak na razie żeśmy zapisali w projekcie budżetu, ale przecież kiedyś kredyt to trzeba by zapłacić, a poza tym, a na kolejnych latach to skąd? Nowy kredyt? No więc jest sytuacja taka, jaka jest i dlatego ja mówię, nie wydaje mi się, że ja tutaj cokolwiek ani państwa pozytywnie czy negatywnie oceniam, powiedziałem, co mam do powiedzenia. Zdając sobie sprawę z tego, że odium i tak najwięcej na mnie wpadnie, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo niepopularna decyzja, no ale nie wybierano mnie, tak jak powiedziałem, na nic innego, tylko na to, żeby próbować jakoś ogarniać tą sytuację. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja uważam, że ta pana autopoprawka wychodzi naprzeciw chociażby tym niezadowoleniom radnym z takiej podwyżki, że jest to jakieś wyjście salomonowe i myślę, że całkiem do przyjęcia, ale to już Rada się do tego ustosunkuje. Teraz zgłaszał się radny Tomasz Lenart, później radny Maciej Michalski. Przepraszam, Lisowski. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja też żałuję, że akurat Pana Burmistrza nie było na komisji, bo myślę, żebyśmy tą sprawę załatwili w poniedziałek i nie byłoby dyskusji już dzisiaj. Ja także jestem daleki od tego, żeby podejmować decyzje populistyczne bo przypomnę, że jako jeden z dwóch radnych byłem za stawką śmieci na komisji, wiedząc z czym to się będzie jadło. Gdybyśmy chcieli, to byśmy wszyscy podjęli populistyczną decyzję, zrobili składkę śmieci 28 zł, dołożyli z budżetu 2 miliony, a później po cichu podnieśli podatki. Przetarg jest na 2 lata na śmieci, natomiast podniesienie podatków, ja też uważam, że mimo, że nie byłem radnym poprzedniej kadencji, podnoszenie raz na 4 lata czy raz na 5, jednym skokiem, nie wiem, o 35, o 40%, moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem. Nikt nie mówi, że w przyszłym roku nie trzeba będzie kolejny raz podnieść podatków. Stawka, z tego co pamiętam, podniesienie o tych 40 budżetu spowoduje wpływ koło, tam nie wiem, dobrze mówię, 360, tylko z tego jednego podatku. Jeżeli tutaj kolega Wojtek zaproponował stawkę 10-9 groszy, to uszczupiłoby to budżet, jakby dochody, które pan burmistrz zakładał, o tam powiedzmy 170, nikt nie powie, że będzie, że wszyscy mówią, że będzie ciężki dla samorządów, ale będzie dla naszych mieszkańców też bardzo ciężki, bo nie wiemy, jak będzie ze ściągalnością opłaty za śmieci. Dodatkowo będzie
podniesiony podatek i może się okazać tak, że w przyszłym roku będziemy musieli podnieść podatek o kolejne 30%, dajmy na to, bo nie będziemy mieli pieniędzy na załatanie dziury po śmieciach czy po podatkach, więc my też sobie zdajemy sprawę z tego, że podatki trzeba podnosić i nie unikniemy tego. Jeżeli w przyszłym roku trzeba będzie podnieść, czy za dwa lata trzeba będzie podnieść, to okej, tylko myślę, że tutaj największym problemem pozostał skok tych 35%, bo myślę, że tak jak my działamy w interesie mieszkańców i miasta, że musimy dbać o drogi, inwestycje, tak czasami trzeba też wypośrodkować tę sytuację i w pewnym momencie też pomyśleć jak gdyby wczuć się w rolę niektórych mieszkańców i wiedzieć, że im teraz nie tak jak na pasku w niektórych telewizjach jest, że pieniędzy w portfelach Polaków ciągle przybywa i pieniądze w portfele nie mieszczą pieniędzy, bo tak nie jest. Więc myślę, że ja bym przed tym głosowaniem proponował, żeby każdy na spokojnie też się zastanowił i żebyśmy też znaleźli gdzieś drogę pośrodku i z 10 minut przerwy przed głosowaniem, żeby można było przyjść tutaj, zagłosować i jak gdyby zamknąć temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Lisowski Maciej, proszę. Szanowni Państwo, ja właściwie tutaj moi przedmówcy powiedzieli to, co chciałem też powiedzieć. W tym duchu chciałem się wypowiedzieć, że tak się akurat złożyło, że się nałożyły te dwie podwyżki, tak, za śmieci, gdzie no tak się też złożyło, że byliśmy prekursorami, załatwiliśmy to, że tak powiem, tutaj w naszym mieście tą podwyżkę, może nie załatwiliśmy, tylko podjęliśmy uchwałę troszkę szybciej niż inne gminy, tak? Więc zostaliśmy okrzyknięci tutaj, że tak powiem, że jesteśmy liderami w tym zakresie. No jak widać z mass mediów, inne gminy też bardzo znacząco podniosły ten podatek, tą opłatę śmieciową. Natomiast no tutaj chcę powiedzieć, że my nie działamy tutaj, proszę Państwa, nie wiem, przeciwko burmistrzowi, tak? Nie jest też tak, że my nie mamy pojęcia i nie widzimy związku między tym, że muszą być wpływy, żeby były wydatki. My to doskonale wiemy, tylko chodzi o to, że wiecie, że są pewne prawa ekonomiczne. Podatki nie mogą być za wysokie, tak? Bo z jednej strony chcemy, żeby sprawnie miasto działało, natomiast z drugiej strony nie chcemy też, żeby ludzie się z naszego miasta wyprowadzili i żeby ktoś z nas ostatni zgasił światło. W związku z tym nasza propozycja była taka, żeby utrzymać podwyżkę, tak? Natomiast żeby ona nie była tak wysoka. Cieszę się, że pan burmistrz tutaj zaproponował dzisiaj troszkę mniejszą tą podwyżkę, ale może jeszcze byśmy się właśnie zastanowili, czy ona jest odpowiednia, tak? Także jestem też za tym, żeby zrobić przerwę i jeszcze nad tym pomyśleć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy rzeczywiście radni chcą przerwy, czy po prostu jeszcze jakieś głosy są w dyskusji? Nie ma głosów. No, dwóch radnych chciało przerwy. Przychylam się do tych głosów. 10 minut przerwy.
Czy radny Przemysław Miczarek musi ostatni przychodzić? A, rozumiem. Jeżeli to była kolejka, to rozumiem. To rozumiem. Proszę Państwa, rozumiem, że jesteśmy w komplecie. Proszę o ciszę już teraz, proszę Państwa, bo jednak będziemy podchodzili do głosowania. Przerwa się zakończyła. Jesteśmy w momencie głosowania stawek podatku od nieruchomości i będzie głosowana, projekt burmistrza będzie głosowany z autopoprawką w tym problematycznym momencie. Stawka będzie proponowana przez burmistrza 42 grosze. Kto z Państwa radnych jest za projektem burmistrza z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. No i po co było tyle gadki, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. 12, czyli wszyscy radni za. Nie, oczywiście, nie, moja uwaga jest niepotrzebna. Ta gadka była potrzebna, bardzo proszę. To było w formie przerywnika tylko i wyłącznie, żeby troszeczkę rozładować atmosferę. Oczywiście, że tak. Też tak uważam, że przerwa była potrzebna. Podjęcie uchwały w punkcie 11 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania ich podziału. Jest to również projekt pana burmistrza 19 listopada obecnego roku. Był omawiany na połączonych komisjach. Bardzo proszę komisja KGB o wydanie opinii. Proszę bardzo. Jest to pierwszy raz wprowadzana taka opłata i generalnie komisja była pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Oświaty, jaka opinia była wydana? Komisja Oświaty wydała też również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak? No dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Widzę, że radny Wojciech Baleja. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja wprawdzie na komisji powiedziałem, że co do zasady jestem przeciwny takim opłatom. Natomiast wysłuchałem też argumentacji pani sekretarz i też ją rozumiem, że ktoś może nam wykazać, że mamy możliwość sięgnięcia po jakieś środki, a nie sięgamy i to też jest, myślę, że ważne w prowadzeniu samorządu i w zarządzaniu nim. Natomiast pochyliłbym się w takim razie nad tą wysokością, dlatego że wysokość jest jakby zaproponowana z górnej półki. To jest 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Z jednej strony chcemy, żeby, myślę, że dobrze byłoby, żeby te duże działki były jednak dzielone na mniejsze, co daje możliwość większej liczby jakby osób, czy większej liczby powstania większej ilości domów i większej liczby mieszkańców niż jedna jakaś tam wielka rezydencja. I może po prostu zmniejszyć tą wysokość. Mam taką propozycję tutaj do pana burmistrza jako wniosek, nie wiem czy pan burmistrz jak się do tego odniesie, żeby zmniejszyć tą wysokość powiedzmy do 15% wartości, a nie, bo rozumiem, że poniżej pewnej kwoty za mało. No właśnie, bo ja też sobie zdaję sprawę, że poniżej pewnej kwoty to jest nieopłacalność, tak, bo koszta jakby tak na koszta wyceny i tego są jakby, niemniej jednak troszkę mnie to martwi to, że sięgamy po tą najwyższą wysokość, jaką zaproponował ustawodawca, a możemy, może trochę mniej. Tym bardziej, że nie spodziewam się tutaj też jakichś wielkich wpływów jakby do budżetu. Nie uratuje nam to też budżetu, a z drugiej strony, żeby też mieszkańcy nie mieli poczucia, że ich chcemy jakoś tam, skrzywdzić, czy jeszcze dodatkowo za podział opłaty, więc taka moja propozycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głos. Nie wiem, czy kolega radny był już wtedy jeszcze na komisji, gdzie żeśmy ten temat omawiali, czy nie? Nie było, nie wiem, nie pamiętam. Były, tak? Bo tam było powiedziane, że 70% wartości, zwyżki tej wartości tej działki, to będzie miał właściciel, tak? A 30% gmina, tak? Taka jest tutaj procedura, ale rzeczywiście głos pana radnego jest ważne i proszę, niech burmistrz może jeżeli będzie chciał się odnieść, czy nie, czy po prostu
nie chce się odnieść i będzie taka propozycja oddana. Proszę Państwa, to są sytuacje, nazwijmy to, niemasowe, te podziały, to jakieś incydentalne. No ktoś coś tam zamierza, no to ma jakiś w tym, że tak powiem, interes. Taką możliwość ustawodawca dał. U nas nigdy nie było żadnych opłat adiacenckich, jeszcze raz wrócę. I ja też nie chciałem proponować adiacenckich opłat od związanych z budową infrastruktury w drogach, bo byłoby to naprawdę niesprawiedliwe wobec ludzi, bo część musiała teraz, ci nowi, gdzie byśmy im zbudowali, to może jedyny pożytek byłby taki, żeby po prostu przyszli i powiedzieli, to my nie chcemy, bo już po co, nie? No ale nie w tym rzecz. I no wobec powyższego to będą sytuacje incydentalne i często, zresztą proszę Państwa, często jest tak, że ci, którzy sprzedają te działki, to wcale w Głównie nie mieszkają. A nawet nie w Polsce i nie w Europie. Więc różnie to jest, ale no w każdym razie no ja zaproponowałem 30% i mówię, to są sytuacje incydentalne, nie dotyczące, bym powiedział 95% mieszkańców Głowna, to w ogóle to nie będzie dotyczyło, a w związku z tym, no jeśli tam się jakieś znajdą kilka w ciągu tam, nie wiem, paru lat, kilka sytuacji, to też wskazuje pewną drogę, a też i nam pokazuje, że na przykład na zapytania czy na takie informacje ze strony Ministerstwa Finansów, no dobrze, wy w samorządach płaczecie, że nie macie pieniędzy, a sami to chcecie być za dobrych wujków robić, a my mamy kasę dawać, a będziecie piersi wypinać. To ja uważam, że samorząd i rząd powinny współpracować jak najlepiej, bo to jest z pożytkiem dla ludzi, a nie ma się co tutaj tak obrzucać, że tak powiem, niepotrzebnościami. No. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, przejdziemy wobec tego. Ktoś jeszcze chciał? Pan kierownik, bardzo proszę, panie kierowniku. Otóż ustawodawca, pierwotnie było to 50% maksymalna wysokość stawki opłaty za podział. Natomiast ustawodawca zszedł do 30%.